W trakcie sprzątania, ale będę testowała nowy sprzęt, który ostatnio Wam pokazywałam we vlogu i jest to z Action, ta maszyna beztłuszczowa. Wczoraj robiłam już w niej frytki i mięsko i powiem Wam, że naprawdę dobre, co prawda troszkę suche, więc mimo wszystko chyba będę dodawała trochę oliwy do tego, ale bezpośrednio do produktu, żeby do tej maszyny nie wlewać. I dzisiaj będę robiła talarki i pałki z kurczaka, do tego zrobię sobie sos tzatziki, więc jestem ciekawa, jak to wyjdzie. A później jeszcze dla testu chcę zrobić murzynka, bo ostatnio pokazywałam Wam, że robiłam murzynka i nawet nie zdążyłam nagrać efektu końcowego. Oprócz przepisu, który gdzieś tam Wam podlinkuję, dodałam jeszcze goplany, czekolady i powiem Wam, że uwielbiam tą czekoladę i naprawdę przepyszne to wyszło. I raz, dwa urósł ten murzynek, był, zszedł w jeden dzień, już nie będę Wam pokazywała, jak go robię, bo pokazywałam Wam już wcześniej. Robię z tego samego przepisu, dodam sobie tylko tym razem Milkę. Ale jestem ciekawa, czy właśnie wyjdzie w tej maszynie, więc pokażę Wam efekt później. I biorę się teraz za robienie obiadku, więc zapraszam na szybki obiad sobotni. A byłam jeszcze w tureckim sklepie i kupiłam dwie nowe przyprawy, które chcę właśnie dzisiaj wykorzystać. I pierwsza z nich to taka przyprawa chyba do kebabu czy do jakiegoś gyrosa, więc dodam sobie tą przyprawę do moich pałek. A drugą wzięłam właśnie taką typową do frytek, więc dodam sobie ją dzisiaj do moich talarków. I tak naprawdę tylko to, bo nie mam chyba żadnych przypraw do ziemniaków, więc dodam sobie może oregano, bazylię i właśnie tą przyprawę. I podobnie zrobię właśnie z mięskiem. Doceniam sobie taki czas, w którym mogę sobie ze spokojem posprzątać, wszystko mogę sobie poukładać tak, jak mi się podoba, więc dzisiaj jeszcze sprzątałam w szafkach, żeby mieć porządek, bo powiem Wam, że mimo wszystko przez taką chwilę już dużo rzeczy się, wiadomo, przestawia gdzieś w szafkach i tak dalej i robi się bałagan, więc sobie to ogarnęłam i ostatnio mało nagrywam. Może też dlatego, że teraz mam dość daleko na jakieś lumpy i tak dalej, więc chodzę na nie rzadziej. Ale na pewno nie zaniedbam tej serii, więc nie musicie się o to martwić. Tak w ogóle wygląda ten sprzęt i on jest Action, tak jak Wam wspominałam, ale zobaczcie, jak mi się pięknie te pałki wypiekły. Zobaczcie, jak to wygląda. Teraz rzucę sobie ziemniaczki, zrobię do tego sos tzatziki i gotowy obiadek. Swoją twarz do ładu, bo powiem Wam, że w ostatnim czasie mnie tak wysypało i wiem, że jest to u mnie spowodowane przez kilka czynników, ale pomału moja buzia już dochodzi do ładu i składu. Tutaj jest troszkę kiepski dźwięk z tego względu, że mamy tutaj wentylację i mam nadzieję, że w ogóle mnie słychać. Nadto jestem jeszcze troszkę przeziębiona, troszkę, no dość mocno, kaszel i mam katar, ale stwierdziłam, że wezmę się dzisiaj za nagrywanie, bo mam drugą zmianę. Jest to spoko moment, żeby
sobie tutaj z wami pogadać. Ja do pracy robię delikatny make-up, bo nakładam dosłownie tylko podkład i trochę podkreślam rzęsy. Szczególnie właśnie teraz, kiedy ta moja buzia nie wygląda do końca tak, jak bym chciała, to po prostu czuję się bardziej komfortowo, gdy mam ten podkład. Chociaż powiem wam, że teraz już jest naprawdę niebo w porównaniu do tego, co było. Ponadto ostatnio miałam fryzjera, w ogóle chyba o tym nie wspominałam, bo chciałam sobie troszkę poprawić ten kolor włosów, żeby on nie był taki żółty. I mam taki zgaszony blond obecnie. Trochę już mam tuse te włosy, ale może wam zaraz pokażę w świetle dziennym. Doszło mi w ogóle sporo nowych kwiatków od ostatniego vloga, z tego względu, że dostałam w prezencie. I mam 3 nowe kwiaty. Ustawiłam sobie dla testu stoliczek, żeby zobaczyć, jak to by wyglądało na nim, ta moja Monstera, ale powiem wam, że chyba do końca mi się to nie podoba. Ten stolik to jest w ogóle stoliczek z Ikei, który kupiłam z myślą o porannych śniadankach. I wydaje mi się, że jest teraz tak za wiele wszystkiego przez ten stolik, więc chyba sobie to zdejmę. Ale tak ogólnie z nowości, no to mam storczyka takiego, o, sobie stoi tutaj na stoliczku. Ponadto mam takiego kwiatka i wsadziłam sobie właśnie go w taką różową doniczkę, żeby pasowało. Pokażę wam jeszcze tą hortensję moją. Jak tu się pięknie zrobiło. Ile ja mam w ogóle pomidorków, to jest coś niesamowitego. Jest naprawdę wielka. A to jest ta doniczka z Itra, którą sobie ostatnio kupiłam i ona kosztowała jakoś około 20 euro. A tak ogólnie przy okazji to dostałam też przepiękne świeczki z Yankee Candle. Oglądałam je właśnie w Itra, ale według mnie były zbyt drogie, żeby je kupić. Ale dostałam, więc mam 3 zapachy. Pierwszy z nich to wiśnia i wanilia i powiem wam, że ta świeczka jest tak przepiękna, więc jeśli będziecie mieć okazję i chęć kupić, to naprawdę polecam. To jest chyba ta jedna z większych, więc ogólnie mam tą bez. I powiem wam, że ona też jest taka słodziutka i naprawdę czuć ją w pomieszczeniu. Troszkę już wypaliłam. A trzecia to wanilia, czyli mój ulubiony zapach. Tak wygląda ta trzecia. A to jest waniliowy crème brûlée. Więc tak to wygląda i chyba jeden z moich ulubionych zapachów, ale to dlatego, że ja kocham wanilię. Prawie 22, a jest dalej jasno na dworze i stwierdziłam, że posadzę sobie szczypiorek, bo dostałam nasionka od mojej mamy, więc nie mam wprawy w takich rzeczach, trochę się jej podpytywałam, bo jestem chora, więc dlatego mam taki głos. I kupiłam sobie ziemię, więc posadzimy sobie razem. Przy okazji muszę jeszcze podlać kwiatki, założyłam sobie lampeczki i jest tak cieplutko dzisiaj, coś cudownego, więc stwierdziłam, że teraz się tym zajmę, jutro mam na drugą zmianę, więc mogę posiedzieć troszkę tutaj na tym balkonie. Jeszcze może pozamiatam przy okazji i muszę suche listki poobcinać, rada od mojej mamy, więc sadzimy szczypiorek. Mam 2 doniczki i w te 2 posadzę cebulki. Muszę sobie kupić taką łopatkę do nakładania, bo na razie mam tylko łyżkę. Jakiś czas temu kupiłam jeszcze sobie taką pietruszkę, bardzo ładnie mi ona w ogóle rośnie, ale muszę sobie ją przesadzić do takiej większej doniczki, bo ona jest w takich kawałkach i chcę, żeby ładnie mi jeszcze posłużyła, więc w
Wsadzimy sobie ją tutaj. A tutaj zasadziłam sobie już dwie doniczki szczypiorku i zobaczymy, czy mi wyrośnie ładnie. Nagrywam tak, bo tutaj jest chociaż światło, bo w tej perspektywie już jest ciemno.